Kwietniowe zebranie mieszkańców osiedla Wyszyńskiego, tak jak zresztą poprzednie, podjęło kilka ważnych tematów związanych z codziennym funkcjonowaniem osiedla. Mowa oczywiście o bezpieczeństwie, parkowaniu samochodów, budowie nowych parkingów czy bieżących inwestycjach. Ale po kolei najpierw sprawozdanie z działalności zarządu osiedla. W 2016 roku w naszym osiedlu zostały wykonane i finansowane przez Urząd Miejski następujące prace. Usunięte zostały drzewa przy blokach numer 7 i 13, zgodnie z decyzją Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bieluniu. Wykonano doświetlenie parkingu i drogi dojazdowej od ulicy POW do bloku 14B, obok bloku numer 7, według wcześniej opracowanego projektu. Wykonano nasadzenie roślin w otoczeniu bloku numer 7 i 13. Poszerzono jezdnię i wymieniono krawężnik przy bloku numer 7. Wykonany został projekt budowy parkingu i remont drogi przy blokach numer 32, 34, 35 i 36. Koszt wymienionych robót to około 65 tysięcy złotych. W dalszej części zebrania sporo mówiono o inwestycjach, zwłaszcza na drogach. Powróciła zatem m.in. sprawa budowy nowych parkingów w okolicy bloków 32, 34 i 35, choć nie tylko. Maciej Preś, naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego, mówił także o planach związanych z kompleksową komunikacyjną przebudową tej części osiedla. Za kwotę ponad 2 milionów 200 tysięcy złotych wartość kosztorysowa jeszcze przed przetargiem, polegające na budowie ulicy Głębokiej. To jest pierwszy etap, właściwie pierwszy odcinek. Zadanie będzie realizowane, będzie przetarg, wniosek został już złożony do Biura Zamówień Publicznych. Mamy pełne pozwolenia, pełną dokumentację, pozwolenia ZWID-owskie. Droga będzie wyglądała w taki sposób, że na odcinku od ulicy, od Placu Jagiellońskiego do ulicy Popiełuszki będzie to, powiedzmy, droga z chodnikiem po jednej stronie, przelotowa o szerokości 5,5 metra. Tam poszerzamy, będzie nawierzchnia z kostki, ruch jednokierunkowy z parkowaniem po jednej stronie. Zupełnie inaczej będzie wyglądał fragment od ulicy Popiełuszki, tutaj na tyłach, to co dotyczy właściwie waszego osiedla. To jest zadanie na ponad 1 300 000 złotych, ten fragment. Tam mamy niecały milion, tu mamy 1 300 000 złotych. Na tyłach bloków, śladem starej ulicy Głębokiej, pewnie starsi mieszkańcy pamiętają, jak przebiegała kiedyś ulica Głęboka. Tutaj ta droga została tak zaprojektowana, żeby służyła głównie mieszkańcom zasobów osiedla. Czyli to nie będzie droga, która będzie obsługiwała, czy którą będzie można skrócić sobie dystans. To będzie droga na zasadzie sięgacza i przy tej drodze powstanie 148 miejsc postojowych, z których będą mogli korzystać głównie mieszkańcy zasobów Bieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, no i częściowo tam bloków komunalnych. Na razie za blokami rozpościera się praktycznie tylko spory teren budowy nowych apartamentów dawnej Amerykanki i tereny zielone przylegające do bloków. Kierowcy jeżdżą jednak tędy na skróty, co bardzo przeszkadza nie tylko ekipom budowlanym, ale też mieszkańcom pobliskiej ulicy Zacisze. Są płacone ciężkie pieniądze za sprzątanie określonych części osiedli, tutaj od Popiełuszki aż tam do tej paskudnej budowy, która idzie. I nie jest, w ogóle nie są wykonywane od jesieni sprzątania. Liście wszystkie leżą, wszystkie odchody, tak jak Państwo mówicie, wszystkie butelki, w ogóle pan, który bierze ciężkie pieniądze, absolutnie od jesieni nie sprzątał. Dopiero po interwencji, która była 2 tygodnie temu, do wydziału pana Kluski, naczelnika, przyjechało 2 panów, którzy jeszcze byli na tyle niegrzeczni, że nam, co sprzątaliśmy cały czas drogę, odśnieżali wszystko, powiedzieli, co leniom się nie chce robić. No proszę Państwa, podatki płacimy. Za Cisza płacimy jeszcze większe podatki, bo tam są po prostu gabinety usługowe i medyczne, i inne, handlowe. I to są naprawdę duże pieniądze podatków za te pomieszczenia.
Wszystko płacimy i tak. A skoro mowa o nowych parkingach, to mamy w tym względzie dobrą wiadomość. Otóż na osiedlu Wyszyńskiego między siłownią a blokiem 23 powstał nowy parking. Jak mówił na zebraniu wiceprezes spółdzielni Marian Ogiela, będzie tutaj 18 miejsc postojowych. Zresztą z parkowaniem aut na tym osiedlu cały czas jest problem. Samochodów więcej niż miejsc postojowych. I to jest wszystko, co jest możliwe na tej części osiedla. Pozostałe tereny tutaj są już parkingi i nie ma tematu, jeżeli chodzi o wystarczającą ilość miejsc, jest wystarczająca. Kwestia tylko, że nie będzie to oczywiście pod każdym budynkiem czy w pobliżu budynku. To są takie, a nie inne tereny. Natomiast jak policzymy te miejsca plus to, co zostanie wykonane, to uważamy, że będzie to najbardziej ze wszystkich osiedli zaspokojone miejsca postojowe. I na razie tyle. Dłuższa relacja z zebrania w drugiej odsłonie tematu tygodnia. Zapraszamy.